Od ponad roku chodnik przy ulicy Matejki jest odgrodzony i nie da się nim przejść. W lutym poinformowano nas, że jest to spowodowane sypaniem się gzymsu z budynku ZDK i UM. Chodnik jest odgrodzony taśmą i postawiono znak zakaz ruchu pieszych. Jeśli ktoś chce tamtędy przejść, to musi albo iść ulicą, albo się cofnąć 100 metrów do pasów, obok Ronda Solidarności. Jest to spowodowane zagrożeniem sypaniem się tynku z budynku. Czekamy na to, aż zrobi się wiosna, mówił w lutym zastępca dyrektora Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, Bogusław Rogiński. Jest już połowa lata, remont wciąż się nie odbył. Czekamy na kontakt z Zarządem Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta. Dajcie znać w komentarzach, czy waszym zdaniem powinno to trwać tak długo.